Michał, niestety przegrywamy dzisiaj 4-1. Prosiłbym Cię o krótkie podsumowanie tego spotkania. No tak za bardzo nie ma czego podsumowywać, bo ten mecz powinien zakończyć się w pierwszej połowie. W pierwszej połowie mogliśmy strzelić, nie wiem ile tych bramek byśmy mogli naliczyć, no z 5. Mi się wydaje, że powinno być i to powinniśmy zamknąć ten mecz w pierwszej połowie, tak powiedziałem wcześniej. No wyszliśmy na drugą połowę, od razu dostaliśmy jeden gąg, drugi gąg i było ciężko się podnieść. W jakim elemencie dzisiaj Znicz był lepszy od Stali Stalowa Wola? No na pewno byli lepsi w tym elemencie, że wykorzystali swoje sytuacje, a myśmy ich nie wykorzystywali. Pomimo, że traciliśmy te bramki, to jednak dalej prowadziliśmy grę do przodu, bo tych sytuacji tam dalej nie brakowało dla naszej drużyny w drugiej połowie. No dokładnie, no z boiska też czuliśmy, że mimo, że przegrywaliśmy 2-1, to ja osobiście czułem, że dalej będziemy mieć sytuację i tylko właśnie brakowało tego, żeby je wykorzystywać. Czy powiemy do 3 razy sztuka? Kolejne spotkanie u nas już z Gryfem Wejherowo. Czy do 3 razy trzeba zagrać, żeby wygrać spotkanie? No miejmy nadzieję. Dziękuję Ci bardzo.